prawną? Myślę, że panie pośle, czy będzie pan... Zmieni w domu, zmieni w budynku. My zapraszamy, zapraszamy na komendę. No, to tutaj będzie pan do łaska za ile jest, żebyśmy przygotowali... Panowie, my przygotujemy luki. My nikogo tu nie będziemy wyprowadzać. My zapewnimy państwu bezpieczeństwo, jesteśmy na każde zawołanie państwa. Jestem gotów zostawić tutaj patrol, bo wiem, że tutaj pan poseł, który wzywał policjantów na interwencję, obawia się, jak przechodzą przy tych ochroniarzach, że coś może się wam wydarzyć. Więc ja mogę tutaj zapewnić na chwilę obecną patrol policyjny. I możecie państwo złożyć też skargę na naszą interwencję, którą tutaj przeprowadzamy do miejscowego prokuratora. Możemy się tak przerzucać. Nie chodzi o to, żeby mieć skargę, tylko żeby się wyprowadzili. I my wiemy, że jest po prostu w tej chwili nie tak powinno być. Gdyby do was na komendę przyszła taka grupa ochroniara i powiedziała, że ona ma tutaj upoważnienie i co, nie ma reakcji? Nie bałbym się takie. Proszę zadzwonić do przełożonego i proszę nam dać telefon, my mu to wytłumaczymy, albo niech on tu przyjedzie, no, skoro nie potrafi. Bardzo prosimy, żeby przyjął pana przełożony. I państwa nie prosimy o zaciągnięcie tej sprawy, tylko zabezpieczenie nam na czas, kiedy ona będzie wyjaśniana. Czyli państwo wyjdą... To ja powiedziałem, na ten czas to będzie zostawić tutaj patrol policji. Nie, my dzwonimy, żeby tutaj ich po prostu... A ja mówię, co ja mogę. A czy w ramach tego, co pan może, czy sprawdzony został KRS i poprawność PiS-u i tych, którzy uważają się za władzę? Pan komisarz władzę? Panie pośle, dzień dobry, miło mi pana widzieć. Panie pośle, nie był pan w trakcie wcześniejszej interwencji i to już było wyjaśniane. No właśnie. Powtarzamy pytania i odpowiedzi. Proszę, no ja się tak, bo co chwilę ktoś nowy dojdzie. No dobrze, ale jak odpowiedź jest? Nie wiem. Znaczy, panie pośle, z tego co mam tutaj przedstawiciel pokazywał z KRS, natomiast, tak jak mówię, tutaj był kontakt z firmą, pracownikiem ochrony, mamy mieć dostarczone umowę. I czekamy, słucham. Kiedy ta umowa? Ale to my nie wiemy kiedy. Ta grupa tutaj nielegalna była już wczoraj. Już 12 godzinę, nie wiecie w jakiej prawie, 12 godzin to badacie. Pan to, jeżeli ta firma jest od wczoraj i na szczęście, znaczy na szczęście, to jest źle sformułowane. I jutro będzie kolejna i będziemy znów wyjaśniać, tak? Nikomu... Cały czas nie mają umocowania od prawowitego zarządu. Panie pośle, że tak jak kolega powiedział, ja powtórzę, jesteśmy tu po to, żeby nie doszło do nieszczęścia i do, jak panowie mówili, jakichś przepychanek z nieprzyjemności. Jesteśmy na każde wezwanie państwa, tak. Ja mówię, możemy zostawić tutaj na chwilę obecną patrol, na tą chwilę kończymy interwencję. Patrol może być, panowie na zewnątrz. Zapraszamy do złożenia zawiadomienia do nas, tam prawdopodobnie też będzie państwo to powiedziane. Panowie, ale jedno jest niezrozumiałe. Jeżeli chcecie naszego bezpieczeństwa, jesteście policjantami, pani premier zadaje proste pytanie, dlaczego tych panów nie wyprowadzacie? To jest wasz obowiązek, nie macie żadnego dowodu, tak jak powiedział pan minister Mularczyk, że oni mogą tutaj przebywać. Zwiększa to ryzyko niepotrzebnych sytuacji. Proszę tak wyprowadzić. Nosicie polski mundur, nosicie orzełka. Jesteśmy za wami, jeżeli macie jakiekolwiek naciski polityczne, jeżeli ktoś do was, przepraszam bardzo, dzwoni, powiedzcie o tym, zachowajcie się przyzwoicie, ale jesteście policjantami i macie obowiązek ich wyprowadzić. Panie pośle, nie mamy żadnych nacisków politycznych, mamy tylko kontakt z naszymi przełożonymi. Nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, prawnikami, jesteśmy policjantami, którzy znają prawo policyjne. Pewne rzeczy, których nie wiemy, musimy się od naszych też przełożonych dowiedzieć, którzy się... udzielą nam pewnego wsparcia i to wszystko, co ustaliłem, państwu teraz przekazuję. Tak? I na ten moment kończymy tą interwencję. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Pana prosimy ewentualnie do nas na Wilczą 21. Zapewnimy osobę, która przyjmie od pana zawiadomienie. Ja już do swojego nie pośle. Przepraszam, że będę na pewno tarczywy, ale i do jaki czas? Bo chciałbym, żeby też wie pan, my też mamy dużo patrol. No to może Arek, my zostaniemy, a ty idź zgłoś to, żeby to było to już nadać temu, żeby już nadać temu. Tak, jeżeli nie chcecie wyprowadzić tych panów, żeby byli na zewnątrz, to niech to będzie patrol. Dobrze, ja to sam zaproponowałem. Tak, właśnie dlatego wróciłam. Bo tutaj jest też przedstawiciel, tamten pan. Czy pan się zgadza na to, żeby tu patrol był w środku? Bo tu państwo posłowie chcieliby, żeby był. Zgadzam się, ale ja mam inny postulat. Od dwóch dni, od kiedy są ci panowie, czyli od trzeciej w nocy, czekamy cały czas na coś, co jest proste do sprawdzenia jak drut. Mam inny postulat. One mi nigdy nie wychodzą, bo będzie czekać dwa dni. Oprócz tego patrolu, któryś z panów
jest, czeka, dzwoni, wyjaśnia. Przecież nie będziemy posłuchiwać. Proszę pana, kolega, ale proszę już panu bardzo dokładnie chodzi, temat chodzi o to, ale proszę pana, nie. Pan po raz kolejny nie zadaje to samo pytanie. Chcemy, żeby w końcu tyle godzin czekamy. Żeby w końcu było jasne. Czy ta firma ma legalne dokumenty? Dlaczego tyle czasu to trwa? To już mi ciężko na ten temat odpowiedzieć. Wykro tego nie da pan policzyć. Ja nie mogę komuś kazać, żeby za 5 minut tutaj przyjechał z umową. Ale mam łatwiejsze rozwiązanie. Niech pan pokaże swoje papiery z naturalnym, aktualnym, nie, z aktualnym KRS-em. Za godzinę ma być prawnik, no, za, nie wiem, zarządu. Ale jakiego nie zarządu? Nie, ale znacie państwo sytuację, jaka teraz jest. Ale przecież omawialiśmy. Czy pan... Będzie za godzinę. Czy osoba podająca się za prawnika zarządu. Dlaczego tyle... Osoba, która podpisała... Nie, nie, dlaczego... Ona przyjedzie tutaj i z państwem porozmawia. Przepraszam bardzo. Ale nie będziemy z nią rozmawiać. Ale nas nie interesuje ta osoba, bo... Nie, nie, a czy ma, ostatnie moje pytanie, czy może mogę się w takim razie połączyć z pana przełożonym tutaj na głośno mówiący, no bo skoro pan nie może podjąć decyzji w naszej ocenie zgodnej z prawem, żeby wyprowadzić nielegalnie przybyszących. Zaraz do niego zadzwonię. Bardzo bym prosił, żeby w ramach interwencji poselskiej chcemy porozmawiać z panem przełożonym, inspektorem, którego pan wymienił. Jestem przekonany, że transparentnie wyjaśni nam powody, dla którego nie może wydać rozkazu, aby zgodnie z prawem panowie wyprowadzić. Będę czekał w tej chwili na telefon. Dziękuję bardzo. Czyli na tą chwilę zostawiam tutaj patrol. Nie, ale proszę się połączyć teraz przełożony. Nie wiemy, czy panowie. Czy to, że wróci pan do nas? Za każdym razem wracam. Tak? Tyle razy, ile wyszedłem, tyle razy wróciłem i z państwem rozmawiam. Czyli za godzinę ktoś przyjedzie, tak? Ale za godzinę informację, że za chwilę się połączymy z pana przełożonym, żeby przyjdzie prawnik i nas ziemia nie jest płaska. Ale jak się jak chcesz, żeby policja powiedziała? Ja bym chciał to usprawnić jakoś po prostu. Mamy aktualny wypis z KRS-u. Jestem zarządu, prawnik poszedł na górę, może nas to wrócić, jestem wicenaczelnym skromnym. Wicenaczelny. Tu żaden prawnik nie musi przyjeżdżać, bo tutaj prawnik jest. Dobrze, dziękujemy państwu, proszę oczekiwać. Czekamy za pana. Otwieramy, otwórzcie. Tam jeszcze dziennikarz jest. A jak tu te TVN-owie? Krzyczą, dokucają? Co? No ktoś tutaj? Troszkę tam było przezbyste na dworze. Tak jak zwykle. A, gdyby pan posłuchał, jak na mnie krzyczą pod TVN-em. Pod TVN-em? No. Ktoś tam stoi? No. Nie. Ale nikt wam nie przeszkadza, jest wszystko w porządku, tutaj tak? Nie, tutaj nikt mi nie przeszkadza. Super. No tak. Coraz kolejna zmiana. Słuchajcie, póki co to ja się rozłączę. Połączę się, jak przyjdzie na to czas. Teraz jest wszystko w porządku.